Siema, tu Maniek, to jest Ozzy, tylko że Ozzy twierdzi, że ma na imię Marcin. No, jest taką emo blond pikką. Troszkę tak. Nie nagrałem promo, bo nie chciało mi się z leniwą szmatą, więc... Jest leniwą szmatą i nie nagrał promo wideo, dlatego nie poznaliście go wcześniej, poznajecie go dopiero teraz. Krety codzienny, wasza codzienna wideogazeta, miesięcznik cotygodniowy, płatne 0 zł i 0 groszy, w tym VAT. 23%. No, zrobimy takie intro, żeby wam krótko powiedzieć, o czym będzie to gówno, które nazywamy wideo. Tak, to jest, to jest świątynia subskiego rocka i metalu i w ogóle, niby z Paluna, ale kurde, no nie na... Motor rock pub. Zawsze na propsie, mimo wszystko, nie? Tak. Pół życia tam spędziliśmy. No dobra, bez przesady, od ogólniaka. Sklep, nocny Marek. To ulica Bema 18. Ulica Bema 18, to stąd tak. Bierzemy cały alkohol, który przynosimy do motora na nielegalu. Tak, albo pijemy pod lokalem, tak? Najczęściej pijemy w bramie, więc... No to taka tam, wiecie, taka tam jolo elopatologia, nie? Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Będziecie pisać, o czym chcecie vloga, a my to będziemy zwyczajnie robić, jak nam czas pozwoli. I oczywiście jego niewydolność odbytu. Ale wiesz, że i tak nikt tego nie ogląda. Nikt nie będzie pisał. Skąd wiesz? No bo kurwa wiem. Mamy jednego widza, z czego to ja dałem suba. Ale to suba, posłuchaj. To tak jakby sobie kurwa nie wiem, zwalić samemu. Ale to wiesz, to nie wiesz jak tagować? No to robisz hashtag YOLO, hashtag swag. Wpisujesz to w YouTube i sobie masz milion odtworzeń nagle. Dajcie jakby sobie suba, to jako przeciw. Albo napisz darmowe piwo na plakacie, na koncert i wszyscy ci przyjdą na koncert. Nie? Przyjmy tak. No. Mimo tego, że piwo kosztuje po 6 zł. Dokładnie. O, walka kciuków. Fire dziwki. Fire. Kurwa nie działa. O, zadziałał. O. O. Ty pojebej damy. Mogę, chyba mam prawo jako lewacka kurwa 100% mieć troszkę ludzi. Jesteśmy tak trochę zamuleni, bo słońce tak napierdala, że nie odechciała się. I to prosto w czaszkę. Odechciała się wszystkiego. O tu. Zrobię cień tu, o tak palec postawię i mam kurwa cień długi jak kutaso na policzku. Tak, ej, do czego my kurwa dążymy? Nie wiem, do czego my dążymy. Behemoth? Dobra. Ogólnie wszyscy znają i kochają zespół Behemoth. Może ja tak pokrótce opowiem, o co chodzi. Dobra, proszę się, proszę się bardzo, oddaję ci głos, mów do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Ale pokaż ten mikrofon, bo... To jest oto mikrofon. Latareczka. Dobra. A więc, zespół Behemoth, znany i lubiany na całym świecie, udał się na trasę do Rosji, żeby promować nowy album The Satanist. I miał zaplanowane w Rosji 15 koncertów, z czego zagrał tylko 4. Ponieważ... To jest straż graniczna? Nie jest straż graniczna. Ich nie złapali tak bezpośrednio na granicy, bo w Krasnojarsku ich złapali. W Krasnojarsku, tak. Przed koncertem jakieś służby ich złapały i oskarżyli o to, że nie mają ważnych wiz. Zostali aresztowani na jedną noc, gdzie cele były wysmarowane gównem, a materace były w krwi. Więc tak troszkę no niefajnie, nie? I następnego dnia o godzinie 9 Behemoth miał rozprawę. I zostali deportowani z powrotem do Polski i każdy z członków ekipy, czyli 4 muzyków plus Malta bodajże, czyli producent, sound engineer chyba, każdy z nich dostał karę 2000 rubli, czyli w przeliczeniu na polskie złote to będzie 200 zł. No, do tego zapomniałeś dodać, że mają zakaz wjazdu do Rosji na 5 lat. Na 5 lat, tak. No, ale ogólnie z tego, najprawdopodobniej... Z tego co Nergal mówił, mają zamiar wrócić. I tak to wrócić. Po 5 latach więcej. Co zabawniejsze jeszcze, prawdopodobnie to co wyszło tam na jaw, to była ta kwestia, że w urzędzie emigracyjnym polecono im wybranie złej, niewłaściwej wizy. Ze względu na to, jako artyści jadą tam grać muzykę, grać koncert, to powinni dostać wizę artystyczną. Jak na zagranie koncertu, no to wchodzą w to wszystkie profity, łącznie odciąganie podatku od koncertów, etc. sprzedaży. A niestety ktoś im wcisnął wizę biznesową i tego nie uwzględniono, że mogą mieć przez to chryje, bo nie jadą jako zawód, tylko jako zespół, jako muzycy. No i najprawdopodobniej tego się czepili. No i... nie pokazuj moich grubych sysów. No,
każdym razie to najpewniej też się odbiło, odbiła tutaj cała ta sytuacja na Ukrainie, nie? Oraz to, że Polska zaczęła wspierać Kijów, założyli embargo na mięso, założyli embargo na warzywa, teraz założyli kurwa embargo na szatanizm. Na metal. Za metal. Patrzcie, mam płatę na szyi. Jestem człowiekiem kciukiem. To mój brat. Co wam możemy jeszcze opowiedzieć? Postaram się robić relacje z koncertów, wyciągać jakieś brudy. Brudy typu Conchita Wurst, no, Conchita kiełbasa. Chiquita. Widzisz tą laskę? To jest zwykła kiełbasa. Ludzie się dziwnie na nas patrzą. To jest Conchita. Ludzie się dziwnie na nas patrzą. No, ludzie się dziwnie na nas patrzą, chyba nie są przyzwyczajeni do widoku blogerów na ulicy. A jak znam życie, większość naszych wypowiedzi będzie nagrywana open air. Słupsk. Bałem się, że zaraz kurwa się wszystko zawali, nie? To jest Słupsk, nasze... No, bo Dubsk, okej, okay, dobra. Ale miasto jest... Jak to mówili piękne... Kantem Oka, których pozdrawiamy i są pedałami. No to... to nasze kochane prawiczki, takich jebiemy tak. W dupę. Jak to... mówią, Słupsk jest zadbanym miastem i tutaj trzeba przyznać rację, że Słupsk jest bardzo zadbanym miastem. Aczkolwiek... No... To, że w śmietniku nie ma śmieci, to ja zadaję sobie takie pytanie, gdzie one kurwa są. Tak, ale pamiętam, kiedyś była wielka, wielka afera, że ludzie bodajże na ulicy Kondaja wyrzucali śmieci kurwa. Przez okno. Przez okno, obok śmietnika. A śmietnik był pusty. No tak to jest, no po niemieckie budownictwo, Niemcy nie wiedzieli co to syp. Podczas pierwszej wojny światowej Niemcy potrafili zjadać własnych kumpli z okopu, kiedy zabrakło szczurów do upieczenia. Bo mam tutaj taką fajną książkę, Product Placement, straszna historia, straszna pierwsza wojna światowa i totalnie straszna druga wojna światowa. Rada, jak uchronić się na przykład przed zagazowaniem. W razie ataku gazowego, punkt pierwszy, wyjmij chusteczkę do nosa, materiał op. Druga, oddaj na nią mocz, aby na nim nasiąkła. Trzy, przyłożyć ciasno do ust i nosa i oddychać przez nią. Jeżeli ktoś mi powie, że wojna jest lekka... To kurwa niech spierdala. A. Pozdrowienia, specjalne pozdrowienia dla Spiridiana Bloomberga. Co to kurwa jest? Szymon Sabina. Powycina się. Wiesz co? Dzisiaj mamy 23 maja. W ogóle chciałbym też odcinek zadedykować mojej dziewczynie Edycie, bo się po pierwsze nie mogła się go doczekać, po drugie wczoraj minęły nam 2 miesiące, więc niech się mała cieszy. A przyjadę do Płocka i w ogóle będzie słodycz i wszyscy będą żygać tęczą. Że budzisz się z kujem kurwa, w dół. Lecimy kurwa tutaj. Jak pakol, kurde, to pytanie, nie? Podchodzisz kurde do ludzi i się pytasz co? Budzisz się z kujem w dupie, co robisz, nie? I co? Kurwa, czekaj od ludzi na odpowiedź, nie? No, takie są realia. No tak. Chcielibyśmy oczywiście przede wszystkim pozdrowić wszystkie cycuszki, których nigdy nam się nie udało bądź nie uda zmacać. Edyta, wybacz. No to tak wiem, że czasami dziwnie kiwam głową, nie dziwcie się. To jest taka sytuacja, że niestety pół Słupska mnie zna. I... No co chwilę chodzą ludzie, kurwa. Co chwila, cześć. Co, gdybyśmy mieli tutaj urządzenie do pomiaru częstotliwości przechodzących ludzi w stosunku do godziny, to by chyba urządzenie się przepaliło z ilości. To w sumie, to można nazwać tak, że jesteśmy aktualnie na ulicy Bema i można powiedzieć, że to jest taki słupski deptak. Bo razem z ulicą Wojska Polskiego. Nie, no Wojska Polskiego nie nazywajmy deptakiem, to jest aleja 100 śmietników, a dawniej... 123. Oj, tam czepiasz się. Będziemy nagrywać w różnych miejscach, będziemy promować miasto. Zjebałem kurwa. Nie, my nie jesteśmy normalni. Nie, my nie jesteśmy popierdoleni, on się mówi. My kurwa jesteśmy po prostu sobą. O kurde, wiesz co, nie, w sumie, wiesz co, teraz zabrzmieliśmy jak tacy pozerzy, tacy jolo. Nie udaję, kim jestem, kurwa, jebać oportunistą. Nie wiesz, kim być, bądź sobą, chcesz to, miej sobą. Właśnie uderzyłem w rękę, Chcecie zobaczyć coś fajnego? Tak? 3, 2,
Jeden. Widzicie, kurwa, nie. Przemoc się szarzy, nie? No, uderzył mnie w twarz tutaj, o tu. No co za pedał to jest? Bo nie chce mi się penisa wyciągać. Mam podać twój pesel? Nie chcę twojego peselu. Słuchaj, zaraz cię dojadę, rozumiesz? Ok. Zrozumiałeś, czy chcesz mieć rodzinę w obozie? A ty? A właśnie, rozumiesz, czy gułak? Robotniczy kochany, sportowy chówno. Robotniczy kochany, sportowy chówno. No. I to tyle. I mam nadzieję, że za nami stoi małe dziecko, jednak stoi. Boże, Boże. Za nami stoi małe dziecko. Małe dzieci są po prostu dla mnie creepy, nie? To ja... Ja ogólnie, wiecie, zabrnąłem za daleko w internetach i po prostu... Korzystając z okazji i jak już rozmawiamy o dzieciach, to pozdrawiam dalej po raz kolejny Spiridiana Bloomberga, który poprosił o numer... Jakieś dziewczynki. Trzy dziewczynki, one dały numer... Na panoramie przy ulicy Kosynierów, Górna Hubalczyków. Na Piaskuli koło Dolinki, jeżeli dokładnie ktoś kojarzy. I tam te dziewczynki podały mu numer, który brzmiał 112. Tak, wiecie, ogólnie to fajnie, że te dziewczynki wiedziały, co odpowiedzieć, ale nie spodobały mi się w tym wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, ta dziewczynka nie była nauczona, żeby w ogóle nie rozmawiać z nieznajomymi. Mama zawiodła w jej nauczaniu. Mamo, wstydź się naprawdę. Po drugie, no wiecie, no to, że dziewczynka twierdzi, że jej numer to jest 112, to znaczy się, że rozjebała się na psach. No, moi drodzy, no już mi laptop pada, więc my kończymy. Dokładnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Nie będę mówił, żebyście subskrybowali nasz kanał, ale subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie. To jest podstawa, bo hajsu z tego nie mamy. Nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli, chyba że się znajdzie sponsor, ale wątpię. Ale to będzie product placement. Tak. Product placement! Product placement! Pozdrawiamy człowieka Wargę. Człowiek Warga, naszą inspiracją. Dokładnie. I love you so.